Był człowiek niezwykle wykształcony. Wszyscy dobrze wiemy. I chcemy dzisiaj, aby Pan, który jest samą mądrością, Pan, który jest samym miłosierdziem, otworzył przed Nim bramę raju. I aby nasz brat Mariusz w chwale niebieskiej oglądał mądrość przedwieczną. Myślę sobie, że to ważne jest, że tutaj Go żegnamy. Chciałbym Wam powiedzieć, myślę, że też wiecie, że On tutaj zaglądał. Tu przychodził. I ksiądz z kościoła szkolnego, ksiądz Dariusz też mi zawsze wspominał, że Mariusz przychodził tam do tamtego kościoła w poranki i klękał przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. On miał, bym powiedział, swój świat. Ale do tego swojego świata umiał wpuścić Pana Boga. I chciałbym, byście też, kiedy będziemy Go wspominali w naszych modlitwach, w Waszych osobistych też modlitwach, pamiętali o tym, że Pan Bóg daje nam dar życia, po to byśmy ten dar życia pięknie wykorzystali. Pozwólcie, że posłużę się pożegnaniem, które zostało przygotowane przez najbliższych. Zmarły świętej pamięci Mariusz Trześniewski żegna chrześniaczkę Martę z rodziną, żegna rodzinę z Trześniewskich, Czermińskich, Zaborowskich, Adamkowskich, Kolczyńskich, Pawlałów, Kępów, Zabubinów, Cząstków, Siekluckich, Żurawskich. Żegna wszystkich swoich przyjaciół, wszystkich kolegów, wszystkich znajomych, znajomych z Gdyni, z Gdańska, z Sierpca, a także wszystkich tych, którzy uczestniczą w tej dzisiejszej mszy świętej żałobnej. Niech łaska szczęścia wiecznego będzie jego udziałem. Niech cieszy się z oglądania Boga w niebie. A daj Boże, byśmy my wszyscy spotkali się z Nim w Królestwie Niebieskim, w niebie, po zakończeniu naszego ziemskiego adwentu. Amen.